Ania Kuczyńska, tegoroczna druga wicemistrzyni świata 2017 z Ustenbergu w Holandii. Na czym polega nasza praca? Jesteśmy samomajstrami, wykonujemy rytuały zapachowe w saunie, polegające na tym, że za pomocą ręcznika rozprowadzamy zapach, wykonujemy swoistą aromaterapię w saunie. Próbujemy dogrzać każdego klienta tak, żeby każdy klient znajdujący się na każdej ławce został dogrzany. Zawody polegają na tym, że jest to rozbudowana ceremonia zapachowa o element show, czyli nie tylko emocje, nie tylko show, nie tylko aromaterapia, nie tylko techniki wachlowania, ale właśnie ten element, który ma być zaskakujący. Na tegoroczne mistrzostwa, zarówno mistrzostwa polskie, jak i mistrzostwa światowe, przygotowałam seans złodzieja, czyli pewne obraz z Monalizy. Trzeciopowy, czyli zakradanie się do samej kradzież i ucieczka przed policją oraz zakończenie samym. Wydaje mi dużo satysfakcji, bo zabawa seans odpowiedzialny od A do Z. Na zawodach kryterium oceniane jest profesjonalizm samomistrza, bezpieczeństwo, również dozowanie olejków i ich intensywność. Cześć! Nazywam się Kasia Klein, jestem świeżo upieczoną wicemistrzynią świata. Właśnie wróciłam z Termes Ostenberg z Holandii, gdzie spędziłam cały tydzień z wieloma saunamistrzami, którzy także kręcą ręcznikami. Tak naprawdę to był chyba najlepszy tydzień w moim życiu, dlatego że osiągnęłam wszystkie skrajne emocje. Od płaczu po śmiech, przez poznanie po prostu setki ludzi, którzy mnie zapraszają. No i tak, właśnie to były te emocje. W saunie po prostu, proszę sobie wyobrazić, 180 osób, które trzymają kciuki, mają otwarte usta i takie piękne oczy, czyste oczy, które chcą, żeby saunamistrz po prostu dokończył swój seans. To jest coś niemożliwego. Ja jak na przykład skończyłam swój seans, cała się aż trzęsłam z nerwów, ale kolejka ludzi, która stała, żeby mnie po prostu przytulić i mi pogratulować tego, że dobrze poszło, to było coś takiego pięknego, że serce po prostu i mózg eksploduje. Poczułam, że w końcu to nie jest tylko machanie ręcznikiem, tylko to może być sztuka, to może być taniec, który uwielbiam. To może być coś, co daje mi radość.